Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Beyond Contact. Moi kochani, graliśmy kiedyś w gierkę, mieliśmy kilka odcinków z tej gry i gra była wtedy we wczesnym dostępie, ale już od 4 kwietnia gra wyszła z wczesnego dostępu, jest pełnoprawną produkcją, gdzie możemy oczywiście rozpocząć nową zabawę. Widzę, że wydaje mi się mocno, że został naprawiony polski język w takim sensie, że literka, bo tam było coś takiego, że zamiast si było zi. I widzę, że jak tak patrzę na różne... Kurczę, nie widzę ale si nigdzie, żeby sprawdzić, czy to działa. Quinn Hicks, reporting for duty. Okej, jest świata na przykład, a nie ma zwiada, świata, czyli... Czyli jest raczej ten język polski naprawiony. Słuchajcie, no widzę, że w ogóle jest inne menu. Mamy jakieś odblokowane postaci do odblokowania. Tu mamy jakąś kasiorę, którą możemy zdobywać. Nie wiem jeszcze jak. Chyba, że to są zadania codzienne. Poczekajcie. Tak, 30 kredytów. Wytworzyć kuchenkę. 27 minut zostało, kurczę. 30 kredytów za turbinę wiatrową, czyli to są dzienne wyzwania i za to zbieramy kasiorę, tak? I dzięki temu później możemy odblokowywać może nowe postacie, kolory widzę jakieś, budynki. No ciekawe, ciekawe. No ale tak czy siak chcielibyśmy zobaczyć. Tutaj możemy szybki start zrobić, poziom trudności, bądź nową grę. Solo, wieloosobową, opowieść i podbój. No my raczej byśmy zaczęli, jeżeli byśmy zaczęli, to od początku byśmy zagrali, bo mój niestety save nie działa. Jest taki problem i od razu mówię, jeżeli ktoś z Was grę ma i grał w Early Accessie i nie może odpalić po update'cie tej gry, no to proszę się ze mną skontaktować, bo ja też nie mogłem. Na Steamie, znaczy, albo na Steamie zobaczyć w dyskusjach, jest rozwiązanie, jak to zrobić. Trzeba by jeden plik wykasować, no i wtedy gra zaczyna działać. Więc dobra, zobaczmy, jakie są zmiany w grze i zacznijmy nową opowieść. W średnim, oczywiście, średnim poziomie trudności. Co możemy wybrać? Możemy tylko i wyłącznie wybrać naszą przyjaciółkę Queen. Quinn Hicks, reporting for duty. Możemy wygląd zmienić. No ciekawe, ciekawe, bardzo bym... Ten czerwony mnie interesuje tutaj. Drugorzędny bym dał może żółty. Aha. Pomarańczowy. Zielony. Niebieski. Fioletowy. Taki trochę... No tego nie było, nie? W wersji... Przynajmniej nie przypominam sobie, żeby była wersja, żeby w wersji trzeciorzędowy. Ten biały mi tutaj pasuje, dobra, kolor poświaty. To może też niech jest zielony, kolor mapy niech jest zielony. Zapisz. Tego nie było chyba w wersji, że tak powinienem wyglądać, nie? Żółty, może tak też zrobię, żeby wyglądała. Żółty, niebieski i biały. Biały już jest, podstawowy to powinien być żółty, a drugorzędny powinien być niebieski chyba, albo taki niebieski. Żeby się to... O! Komponowało z tym rysunkiem. Ok, następny. Nazwa gry, no to niech jest... może... Tylko Vigo. Opisu już nie trzeba. Ustawienia. Wszystko powinno być ok. No to zaczynamy. Honored members of the UWC, the situation on Katern has deteriorated more quickly than anticipated. The latest surface scan has confirmed our greatest fears. We have discovered that this planet harbors a civilization. And that they find themselves on the brink of total annihilation.
It is the duty of the UWC to ensure all life in the galaxy has the opportunity to grow and thrive. We must intervene. I have mobilized Space Corps. We have determined that the best course of action is to evacuate as much of the population as possible. Thanks again for letting us work here. Quinn! Quinn! We've received an urgent mission from Space Corps Command. Seriously? Yeah. But we just tracked down this lost civilization. All right. What does it say? You won't believe this. We've been assigned to the Katern mission. Huh? They don't usually send scientists on a rescue operation. Was there a mix-up? Let's hear the update. The situation on Katern has deteriorated. We've lost contact with our satellite, and we need your team to provide reconnaissance and support to the rescue operations from orbit. You're the only expeditionary research team in range. Coordinates and objectives have been uploaded to your ship's AI. There's no time to waste. Please depart immediately and review the mission briefing en route. All right, team. Our directives have been updated. These artifacts can wait, but the rescue team can't. So let's get moving. Quinn, you need to take a look at... What is that? We're in some sort of asteroid field. Are you sure you got the right coordinates? Well, I've checked the instruments. We're staring right at Ketter. It's breaking apart. Too late. Abort the mission. Get us out of here. Here we go. All thrusters in full reverse. Quinn, it's not working. We're being trapped in. Okay, team. This might be it. Brace positions. This is the Aurelius to all Space Corps vessels. Do not enter the system. Repeat, do not enter this system. The planet appears unstable. Megaton pulses are flooding our instruments. We can't escape. Preparing for impact. Abort the mission. No i chyba już to widzieliśmy przedtem, chyba podobnie, chyba nic nie zmienili w intrze. Czyli co, lecimy pomóc, bo jesteśmy najbliżej, lecimy pomóc jakiejś innej ekspedycji, ale okazuje się, że planeta jest niestabilna, ma jakieś wyładowania magnetyczne i sami się na niej rozbijamy. Tyle. Wsad oczywiście, QE, obracać kamerą, można... Ojej, no Karl. O, i mamy mapkę. No, pamiętamy, wszystko na razie jest ok. Karl, this is an emergency. Can you locate the crew? Where is everyone? No dobra, czy możesz namierzyć, gdzie są wszyscy? Negative. Crew location cannot be determined due to atmospheric interference. What? But that means I'm on my own. Carl, locate the ship. That must be where they're heading. Okay. Affirmative. I am searching for the Aurelius. As I'm searching, I strongly recommend you refresh yourself on basic Space Corps survival techniques. You're right. No point heading to the ship if I won't survive the journey. Affirmative. Now activating Space Corps emergency survival course. No dobra, dawaj. Before we begin, please ensure your scanner device is functional by scanning your escape pod. Dobra, cel, zeskanuj kapsułę. Medyżel, świetnie. Porozmawiam z Karlem. Space Corps escape pod model number 3201. Dobra, no to rozmawiamy. It looks like my scanner works. Oh,
I found this Medigel as I was scanning the escape pod. I strongly advise applying that Medigel. I've detected numerous injuries sustained from the impact. Please, use your Medigel now. No nie mam dużo zdrowia wziętego. No dobra, no tylko 10 mi brakuje. No a Medigel mi... Your atmosuit is constantly monitoring your health, oxygen and stamina levels and summarizing this information into an estimated value. No dobrze, ten Medigel mi w takim razie uleczy 10, tak? Tylko no dobra, niech jest, może więcej leczy, ale no dobra, niech mu jest, że za chwilę użyjemy. Także kombinezon monitoruje nie tylko moje życie, ale także tlen i wytrzymałość. You can support your vitals by using medicine like that Medigel or by consuming food you find out in the world. Lub zjadając pożywienie, które znajdziesz na świecie. Consuming food will also increase your stamina. If your stamina becomes fully depleted, then you will starve to death. No dobra. This is a very in-depth survival manual. I am registering an alarming amount of toxins in the air. You will need to rely on your atmosuit's oxygen reserves to survive. Your oxygen supply is limited. You will need to siphon more from the environment. Look out for oxygen vents or plants that are producing oxygen bubbles. To wiem, pamiętam. Use your scanner to identify sources of nutrition and oxygen. Please explore the surrounding area to locate one source of food and one source of oxygen. Dobra, zeskanuj jedno źródło jedzenia, jedno źródło tlenu. Spełnij powyższe wymagania i porozmawiaj z Karlem. Tu już widzę źródło tlenu. A tu widzę źródło jedzenia chyba. Poza zasięgiem. No i mamy więcej tlenu. Cyk. I tutaj mamy... W ogóle to sobie wezmę. Też zeskanuję. Są minerały. Zbieram. A tutaj mamy... Jedzenie chyba? Jabłętyń. Tak. No i mamy jabłko. Także mamy co jeść już. Teraz trzeba znowu porozmawiać z Karlem. Także Karl. Okay. It looks like I'll be able to keep my oxygen topped up. And this food doesn't look too bad. Are we done? Can I go find everyone now? Negative. It is strongly advised that you establish a solid understanding of how to best utilize your scanner before continuing. Hmm. Okay. Give me the quick version then. No, dawaj. Mam 12 minut nagrania, a jeszcze nic nie zrobiłem. Your scanner can fabricate useful equipment and structures that you will need to use for establishing a base. Hmm. The scanner needs schematics for fabrication. Schematics are obtained by completing research. Dobrze. To complete research, you must obtain data from this world. Data can be obtained by scanning new materials in the environment. Świetnie. Będzie trzeba dużo skanować i się uczyć nowych rzeczy. Spoko, nie ma sprawy. You can also acquire data by interacting with the world around you or by converting physical matter into data via the data laboratory. For now, please acquire some data by scanning some local resources. No okej. Okay. Cel ukończony, podstawowe przetrwanie. Bardzo dobrze. Co tu mamy? Interface celów. Gromadzenie podstawowych danych. Mhm. Ale czemu? I've scanned some minerals and some of the flora. What's next? With the data you've acquired, we can now complete a research task. Okay. Open your research interface and complete rapid heating. Ukończ szybki generator ciepła. Okay. A i tutaj już zaliczyliśmy to. Teraz interfejs badań. O, tego nie było. Znaczy może było, ale inaczej to wyglądało. Szybki generator ciepła. Brak badań w toku. Badania. A, badaliśmy, ale inaczej to wyglądało wtedy. Research is complete. Awaiting new research. No dobra. Zrobiliśmy szybki generator ciepła. Zbadaliśmy go przynajmniej. I znowu musimy tak zwany termoki. I gadamy z Karlem. You will be required to provide the raw materials needed to complete the fabrication. Gather the needed materials and then proceed to fabricate one thermostick. Thermostick. I have detected that night on this planet is inhospitable due to an extreme temperature drop. That thermostick will provide you a layer of protection. Mhm. Dobra. Pamiętam, że muszę w takim razie zgromadzić jeszcze tamber, żeby wytworzyć termoki. Jabłętyń rośnie.
Czy mogę się oddalić? Mogę. Spoko. Trochę to inaczej wygląda. O, mamy tutaj jabłętyń. Tam mamy tamber. Weźmiemy sobie jabłętyń. Tutaj będzie skanowanko. I zbierz. Mamy tamber, który właśnie był niezbędny do termokija. Za chwilę wytworzymy termokij, ale na razie jeszcze nie jest mi... Kurczę, słuchajcie, jest inaczej. Inne miejsce lądowania, nie było czegoś takiego w poprzedniej wersji. Chodzi mi o... Czekajcie, pokażę wam. Tego tutaj pniaka nie było. Chyba, że to się teraz inaczej... A chyba, że to jest losowo. Spójrzmy na mapę. No, słuchajcie, nie było czegoś takiego przed tym. Przynajmniej może, może inaczej było. Może to losowe jest faktycznie. Lądowanie, rozbijanie i tak dalej. O, kolejne. Jest tutaj... Kolejny właśnie pniak. Tambr. Co to jest? Kopiec. Jest żywica chyba. Tak. Aha, pickaxe może tylko mi tutaj pomóc. Tu mamy kolejny tamber. Looks like a new sample. Mamy żywicę. Coś do zeskanowania jeszcze? Nie. Podnosimy żywicę, podnosimy tamber. Na razie jeszcze nie ma nocy, więc nie ma co na razie termokija wytwarzać. Bo termoki jest dobry dopiero na... O kurka. Na, no, na noc. Na razie iskrokamienie. Tamber. Jedzenie. Dużo tambru widzę mamy. Iskrokamieni też. Trochę żywicy. Jabłętyń. Weźmiemy. Widzę, że tlen będzie trzeba pozyskać. Znowu tamber. Tambrowy kwiat. Spoko. Iskrokamień. Tych trzeba łapać w siatkę, pamiętam. Okej, tutaj mamy jakieś inne już. Te pamiętam, są agresywne. Spoko, musimy znaleźć więcej tlenu. A, tu mi uciekł kolega. Czy mogę go jakoś tak... Nie, on tam daleko ucieka, nie ma co już go bić. I szukać, i biegać za nim. Co my mamy za skałę? Kopalnie feronu. Feron będzie potrzebny, ale najpierw musi być... najpierw musimy zdobyć kilof. Przydałoby się trochę powietrza. Tamber. O! Uzyskałem jakiś awans. O, jest tlen. Świetnie. Niedużo, ale zawsze trochę. O, zaraz się noc zrobi. Kolejny tlen. Ekstra. Teraz wracamy do naszego miejsca rozbicia. Tutaj widzę tlen był jeszcze. Ale to już nie chcę go brać. Idziemy w miejsce, gdzie się rozbiliśmy i pogadamy z Karlem. No dobra, wyprodukuj termoki. To jest badanie. Interfejs wytwarzania termoki. Karl, mam. I've got my thermostick. Should I crack this open and make sure it works? I would recommend you save that thermostick for nighttime. A, dobra. Once lit, it cannot be extinguished until it is depleted. Dobra. Oh, well, that's good to know. So, are we done? Can I make a dash for the Aurelius? We have covered the basics of survival, and I have located the Aurelius. We can now proceed. All right. There's no telling what's out there. I'd better get my bearings and some basic equipment before making my way to the Aurelius.
I would recommend a basic set of armor and one piece of equipment. Okay, dawaj. Good to know. I still can't believe this is happening. Dobrze, czyli mam się udać do Aureliusa, ale muszę mieć jakiś lepszy pancerz, bo go nie mam. Czy mogę badania zrobić? Tu mogę łowienie zwierząt. Chip badawczy. Czyli to jest eksploracja. Przetrwanie. Filtracja tlenu. Elementy. Prosta tekstylia z ploty. Kurka, walka. Pancerz z włókien. To bym musiał poznać takie rzeczy. Ale chyba jeszcze nie mogę. Dobra. Termoki musimy użyć. Okej, okay, jest mi lepiej. Jestem głodny. Czy ja mogę sobie zjeść je? Mogę, ale mało dają do jedzenia. Bardzo mało jedzenia dały. Ziarno mam. Mogę zeskanować. Dobra, to jeszcze mogę. To ziarno mogę jeszcze zeskanować. Świetnie. Mogę się uleczyć tym nasionem. Bardzo fajnie. Pożywienie, nasiono, zjedz. Dużo nie daje, ale trochę zawsze jedzenia. Tu mamy żywicę, resztę rzeczy nie mam. Nie mogę użyczyć. Co to jest? Interfejs celów. Aha, dobra. To jest interfejs postaci. O rany. Dobra, tu mogę się ulepszać później, tak? Co to jest? Jesteście czysto obserwacje. Podwójna liczba danych o kryształach i kopalniach 15%. A tu? Zadajesz 15% więcej obrażeń. Ilofam i łopatą. Umiejętności, tak? I czy to mogę już ulepszyć? Mamy jakieś punkty? A jeden punkt mam. Ja bym dał sobie to. A i już mogę lepiej. Dobra, jest dobrze. No, takiego czegoś nie było w early accessie. Czyli chip badawczy, te eksploracje, to bym musiał jeszcze sobie zrobić. Badanie, no to niech bada, łowienie zwierząt. Będę mógł sobie wytworzyć siatkę. Przetrwanie, filtracja tlenu to później. Też będziemy badać, na razie badanie trwa. No i spoko. Aurelius. Gdzie jest Aurelius? Tu jest Aurelius. Więc zacznij śledzić. Przestań śledzić. Śledź. Dobra, on śledzi teraz Aureliusa. Czyli to jest ta czerwona kropka chyba, tak? Nie, to jest mój ten... Nie, tutaj ta niebieska strzałka to jest Aurelius. Czerwona kropka to są wrogowie. Dobra, jest noc, no ale trudno, pójdziemy. A tutaj ci uciekają przede mną. Jeszcze. Na razie nie mam żadnego. To był tlen. Na razie nie mam żadnego. Żadnej zbroi, ani żadnej broni. Dobra, to się skończyło już. Badać, więc badamy co innego. Filtrację tlenu. Będziemy badać wszystko po kolei, jak się tylko da. Siatkę mogę zdobyć, tak? Jak się robi siatkę? Iskrokamień i tambrowa tkanina. Czy ja mogę zrobić tambrową tkaninę? Jeszcze nie mogę. Pomimo, że mam tamber, nie? No dobra. No dużo jest. Tak, tutaj to jest, jak to ładnie ktoś nazwał, że to jest taki vibe z Subnautiki trochę. I rzeczywiście... O, jest Aurelius już, dobra, to zaraz obejrzymy go sobie. Zobaczymy. Cel... Przeszukaj przy Aureliusie śladów załogi. Odszukaj antenę komunikacyjną Aureliusa. Dobra. Śladów załogi szukamy przy Aureliusie. Dobrze. Co tu mamy? Medyżel, podnieś. Co tutaj jest? Fragment anteny komunikacyjnej. Skanujemy. Przewody elektryczne. No dobra. It works. Działa dobrze. Carl,
Report our status to command. We need help immediately. Dobrze, no to... Transmitting emergency message. Sent. Message failed. The ionosphere appears to be deflecting outgoing transmissions. We're on our own. Czyli nie działa, coś blokuje. A piece of the communications array. No tak, już mówiłeś to. Carl, report our status. Transmitting emergency message. The ionosphere appears to be Dobra. Czyli ktoś blokuje sygnały. I don't think the Aurelius will ever fly again. Let's look around. Złomowisko, zbierz. O, mamy kosmobaton, bardzo dobrze. Tutaj coś leży jeszcze. Kolejny kosmobaton, bardzo dobrze. Kosmobaton daje jedzenie, co mnie bardzo cieszy. Czy jest coś jeszcze? Tutaj mamy It doesn't look like our supplies made it. To będziemy skanować. I pojemnik z tlenem. Dobrze. Zaraz będziemy rozmawiać z hologramem. Mamy punkty doświadczenia jakieś. No dobra, porozmawiamy z hologramem. Najpierw skanuj. I rozmawiamy. No to dawaj. To my fellow crew members, stay strong. We've taken a beating, but we'll pull through this together. Many survivors have been secured so far, some injured. We've remobilized and set up a temporary camp nearby. Mm-hmm. We have secured resources and medical equipment. All Space Corps operatives need to make their way to our camp. This message will repeat until all crew members are accounted for. We are in a desert region rich in coral. Pustynny teren z koralowcami. Message concluded. Haha, yes! I knew they'd make it. Thank goodness. We're going to make it, Carl. Let's go. Dobrze, dobrze, mamy cel ukończony, czyli musimy się spotkać teraz w obozie z ocalałymi, a ich obóz jest gdzieś na pustyni, tak? Możemy zobaczyć tutaj. Spotkać się z ocalałymi. Możemy śledzić to, tak, zadanie. O, tutaj. Więc no trochę to jest. Spoko. Mapę można wyłączyć. No i teraz zobaczmy, co możemy nowego. Proste tekstylia. Badamy. Walka nic, infrastruktura nic, habitat nic jeszcze. Czyli na razie poziom pierwszy. Może będę mógł tutaj to później jeszcze wybadać, jak się proste tekstylia zda zrobić. Łowienie zwierząt trzeba też zrobić siatkę, ale musimy zrobić tambrową tkaninę, a nie wiem jak to zrobić, ponieważ dopiero badam to i za chwilę właśnie wybadam, jak się ją robi. Bo to było tekstylia, tak? Czyli tkanina pewnie jakaś. Zobaczmy teraz. Cyk. Tak. Tambrowa tkanina, dodano schemat, widzicie. Także to się udało. Teraz możemy zrobić filtracja molekularna bądź sploty. Co to jest to? Co to jest to? Schemat filtr. To będzie można wytworzyć pewnie maskę jakąś filtrującą. No to niech to na razie bada. To jest 30 sekund. To będzie badać przez minutę, czyli dłużej. Ale jest dobrze. Możemy wytworzyć teraz siatkę. Nie, tambrową tkaninę możemy wytworzyć. Tutaj możemy aerouzdatniacz. Dobrze, ale zobaczcie. Możemy wytworzyć siatkę, którą będziemy łowić stwory, tylko że przez to, że ja tutaj stoję i sobie patrzę, to mi... Is anyone trapped in here? Hello? Research is complete. Awaiting new research. To mi jedzenie spada, nie? It's negative. The scanner is not detecting any heartbeats. O, super. Teraz niech to jeszcze zbada. A ja mogę zrobić chyba kill off. Jeszcze nie mogę zrobić kill offa. Chyba nie. Dopiero będę mógł go zbadać, coś mi się wydaje. Czy ja mogę zrobić... Przetrwanie, eksploracja. Tu jest kill off, chip drugi. Kolejka, dobra, najpierw... No dobra, spoko. Przetrwanie, elementy. To się jak zrobi, to może. No nie mogę jeszcze kill offa zrobić, ale tutaj jak będzie... Jak zrobię może to... Kolejka.
Nie mam pojęcia na razie, o co chodzi, ale możemy ruszyć w stronę tej pustyni. Roślinożercza istota. Ała! Take a look at my discoveries. Ten jest większy i agresywny, nie? Żabiak. Może ucieknijmy od żabiaka. On mnie atakować chce chyba. Mamy tlen. Spoko. Mamy kwiat tambrowy. Genialnie. Peron. O, mam kilof. Nutrients. Warning. Dostałem kilof, a to nie wiedziałem. Ej, spoko. A tego nie muszę. Nie muszę tego skanować. Ale jest genialnie, bo mamy jedzenie. Znaczy nie mamy jedzenia, potrzebujemy jedzenia. Dobra, to może warto zjeść kosmobaton. On mi trochę da. A wytrzymałość mi spada. Więc co zrobić, żeby wytrzymałość rosła? Nie pamiętam. Coś mówili o tych kosmobatonach. Znaczy o jedzeniu, nie? Mętne głębiny. Co możemy jeszcze wytworzyć nowego? Przetrwanie. Elementy. To już wszystko mam. Walka, interfejs, habitat. Czyli chyba muszę teraz ulepszyć ci badawczy. No i tak też zrobimy. Aha, no i dobrze. I będziemy mogli zrobić przenośny piecyk. O, tlen się przyda. Świetnie. Kurczę, muszę przyznać, że brakowało mi trochę tej gierki. Ona jest naprawdę fajna. Wiem, że później tam jakieś tam łowy były, jakieś wymiana z tymi, z tymi... Research completed successfully. Nie, żabiaków nie chcemy bić. Szukam tego stworzenia, które tutaj biegało. Ale chyba uciekło. Się przestraszyło. Więc może nie ma co atakować, szukać. Boję się tutaj wejść, ale chyba może trochę mogę. The fog is dense in this area. I hope I don't fall down one of those ravines. Okej. Widzę, że tutaj są jakieś czerwone, ale też zielone. Zielone to są... A te są niebezpieczne. Dobra, to ja olewam to. Na razie zostawię. Co jeszcze dostałem ciekawego? Przenośny zestaw grzewczy możemy sobie odblokować. I to jest fajne. Bo będziemy mogli piecyk sobie na noc ustawiać. O, jakieś budowle. Tutaj bym mógł sobie zbudować domek. Bazę. Postawić płoty. Nikt by mi nie wszedł, bo oni będą przychodzić w nocy. Ta zła forma życia. Ta zła rasa. Becherionów, czy nie Becherionowie, są chyba dobrzy. Nie pamiętam. Ale będą przychodzić mi rozwalać bazę, więc... Więc muszę pamiętać, aby... Czemu nie chcesz podnosić? Słuchajcie, i też zbieramy te właśnie dane organiczne. To jest potrzebna rzecz, bo to... Dzięki temu później będziemy mogli chyba jakieś robić nowe badania. Tak mi się mocno wydaje. To jest... To wszystko cały czas jest to samo. Kwiaty tambrowe... Ferony czy coś tam. No dobra, zobaczmy, gdzie mam iść. Gdzie był ten... A, tutaj jest ta osada, na południu cały czas.
Tutaj mogę... O właśnie. Trzeba będzie termoki za chwilę użyć. To mi się podoba to miejsce, bo mógł tutaj sobie bazę stworzyć później. O, jest tlenik. Jak najbardziej sobie go zażyję. Teraz więcej nie potrzebuję, więc to zostawiam. Będę musiał jakieś jedzenie znaleźć. Mam jeszcze termokija. Mam jeszcze batona, kosmobatona. Dobra, więc będę mógł zrobić sobie piecyk na noc. Bardzo fajnie. Teraz to niech sobie bada. Jeszcze prosty plecak. Uuu. W kolejce to. Dobra. Teraz zróbmy sobie... przenośny plec. To potrzebujemy termokija. Dwa termokije. I skorupa ćwierkacza. Tego nie mamy. Ćwierkacza trzeba złapać najpierw. Dobra. Ćwierkacz to ten koleś, który... próbujemy złapać go w siatkę. Ale niestety on ucieka. Tutaj jest, widzicie, ta zielona strzałeczka, ta zielona kropeczka, to będzie ćwierkacz. Czy ja mogę bardziej się odsunąć? Ja myślę, żeby on mnie nie zauważył. A, widzicie, od razu ucieka skubaniec. Kurczę, one są takie szybkie. Dobra, olać to. Podpal termokija. I tyle. Dobra, jedzenie. No, dużo jedzenia. A kurczę, jakieś przewody elektryczne, medyżel mamy, żeby się uleczyć. Błyskawicznie leczy rany. Jestem ciekaw, ile on tego leczy. Mamy tlenu trochę. Weźmiemy. Tu jest jakiś... mamy trochę tlenu znowu, ale już nie potrzebuję. Mamy ten iskrokamień czy coś tam. Prosty plecak. O, jak najchętniej. Jak najchętniej. Plecak bym chciał poznać. To jest przenośny piecyk, a ja chcę plecak zobaczyć. Sakwa. Skorupa ćwierkacza. No muszę tego ćwierkacza zdobyć. No jak nic, muszę go zdobyć. On jest cały czas niedostępny dla mnie. Cały czas ten ćwierkacz mi spierdziela. No tutaj muszę iść jeszcze niżej, jak widzę. Ale ciągle tutaj już jestem na granicy, także muszę iść, znaleźć jakieś przejście. Kolejny tlen, który nie potrzebuję na razie. Zobaczmy na mapce. No właśnie, nie mam jak przejść tutaj. Gdzieś może być tędy przejście, bądź tędy. Na razie idę w tą stronę. O! Ćwierkacz ucieka. Jak się skradać do niego? Kurczę, no. Muszę go rzucić, ale skubaniec jest szybki. Gdzie on jest? Tu. Jest. Złapałem go. Mamy? Podnieś. I zabij ćwierkacza. This sample's got something interesting. Skanuj. Let's find out what. Mięso. I mamy skorupę. Skanuj. Brawo. No i git. I teraz możemy zrobić sobie plecak chyba. Bądź... to możemy wytworzyć. Bądź przenośny kilof.
poszukiwacza, ale ja mam. Na razie 91%, to następnego nie robię. Przenośny plecak. Termokije potrzebujemy 2. To na razie tego nie będę używał. Ja bym sobie jednak tą sakwę chciał zrobić, czyli linę tambrową. Linę tambrową mogę zrobić. Do sakwy i wytwarzanie. I mamy, zobaczcie, więcej miejsca w plecaku. Brawo. Także odkryliśmy kolejną fajną rzecz. Moi kochani, fajnie powrócić do tej gierki. Bardzo się cieszę, że do niej powracam. Ona jest naprawdę ciekawa, interesująca i kurczę, no żałuję, że troszeczkę, że przestałem w nią grać w Early Accessie, ale z drugiej strony może i dobrze, ponieważ poznaliśmy pierwsze mechaniki wtedy, teraz wiemy jak mniej więcej grać, ale mamy dostępną całą historię. Także to jest fajne i się bardzo z tego powodu cieszę. O, tak oto wyglądam. Jestem zadowolony. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. I moi kochani, piszcie mi proszę komentarze, czy chcecie więcej, czy chcecie serię, bo ja chętnie będę grał w gierkę dalej. No cóż, czas sobie... To jest surowe, więc musiałbym sobie upiec to. Czy ja mam... Ja nie mam jedzenia. O rany, Julek. Wiecie co? Na szybko. Zanim skończę grę. Zróbmy sobie kolejny termoki. Zróbmy sobie przenośny plecak. Nie mogę, bo zużyłem tą skorupę ćwierkacza. O, shit. Dobra. To będę się martwił w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.